Peter Preutz to zawodnik, na którym się wychowałem, zawodnik, który absolutnie zalicza się do najwybitniejszych postaci tego sportu i zawodnik, który niewątpliwie zasługuje na swój ostatni, dedykowany materiał. Cześć, ja nazywam się Patryk i dziś przypomnimy sobie przebieg kariery Petera Prełca. Od debiutu, przez pierwszy medal ważnej imprezy, aż po zakończenie, będące najlepszym przykładem tego, że czasem samo życie potrafi napisać najpiękniejszy scenariusz. Muzyka Peter Preuc był typem zawodnika, który skakanie na wysokim poziomie rozpoczął bardzo wcześnie. Słoweniec już w wieku 16 lat zaliczył swoje pierwsze podia w Pucharze Kontynentalnym. W sezonie 2008-2009 dwukrotnie był drugi, natomiast historia Petera z rozgrywkami w ramach drugiej ligi skończyła się bardzo szybko. Kolejna zima to już debiut w Pucharze Świata i nie zaliczył go wcale przy okazji startu z grupy krajowej, a podczas drugiego weekendu w sezonie rozgrywanym w norweskim Lillehammer. Słoweniec potwierdził tam, że mimo młodego wieku jest już gotowy do tego, by rywalizować z najlepszymi. W sobotę był 22, zdobywając swoje pierwsze punkty Pucharu Świata w karierze, natomiast na zajutrz do czołowej 30 zabrakło mu jednej lokaty. 9 punktów w obliczu nie najlepszej sytuacji Słoweńców, których pewny punkt równie dobrze stanowił wtedy taki Mitja Meżnar, okazało się wystarczającym argumentem, aby dać Prełcowi szansę zarówno w Engelbergu, jak i podczas turnieju Czterech Skoczni. Na 7 konkursów zapunktował trzykrotnie w najlepszych dla siebie zawodach, zajmując 26 miejsce. Kolejne szansa pojawiła się trzy tygodnie po turnieju w trakcie zmagań na polskiej ziemi w Zakopanem i od tego momentu można powiedzieć, że Słoweniec wszedł na wyższy poziom. Wówczas po raz pierwszy uplasował się w drugiej dziesiątce, 14 pozycja w sobotę i jak się później okazało, on z tej drugiej dziesiątki do końca zimy wypadł już tylko raz, czyli w niedzielnych zawodach na Krokwi. Zatrzymajmy się jednak na końcówce stycznia. W kalendarzu Pucharu Świata jako następny widniał Team Tour, czyli konkursy w Oberstdorfie, Klingenthal i Willingen. Jednak w tym czasie prełce Pojechał do Hinterzarten na Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie indywidualnie przegrał tylko z Michaelem Hajbekiem. 2010 rok to, jak zapewne pamiętacie, rok Igrzysk Olimpijskich w Vancouver i dzięki tej wzrastającej formie, chciałoby się odruchowo powiedzieć, najstarszy z braci, ale wtedy jeszcze jedyny z prełców pokazujący się na arenie międzynarodowej, zaliczył swój debiut w najważniejszej imprezie czterolecia. Sama impreza okazała się dla bohatera dzisiejszego filmu rewelacyjna. Indywidualnie na normalnej skoczni pokusił się o siódme miejsce, co zawdzięcza przede wszystkim drugiej fantastycznej próbie wylądowanej na 104 metrze i 50 cm. Sama końcówka sezonu sprawiła, że Peter zdążył jeszcze dobić do granicy 100 punktów klasyfikacji generalnej. To była kontynuacja tego solidnego skakania, więc już debiutancki sezon sugerował, że możemy mieć do czynienia z przyszłą gwiazdą tej dyscypliny. Zimę 2010-2011 określiłbym jako stabilizację na takim poziomie, którego próbkę 18-latek przekazał nam już sezon wcześniej. Miał tutaj taki moment od Lillehammer do Engelbergu, czyli dwa weekendy, kiedy nie kwalifikował się do drugich serii, no ale później zanotował już tylko jedną wpadkę, czyli odpadnięcie w kwalifikacjach do konkursu lotów w Oberstdorfie, a tak to całe kilka miesięcy przeskakane na poziomie drugiej, trzeciej, dziesiątki. Nie zdarzyło mu się jeszcze wskoczyć do pierwszej, no ale w takim Innsbrucku i zakopanem było bardzo blisko, także to był kolejny ważny krok w karierze Petera Prełca. Łącznie na koniec 218 punktów i 24 miejsce w klasyfikacji generalnej. 2011 rok to też oczywiście mistrzostwa świata w Oslo. One przyniosły 17 i 25 miejsce indywidualnie, a także 6 i 3 w drużynie. A więc Peter Preutz włożył do swojej gablotki pierwszy krążek seniorskiej imprezy rangi mistrzowskiej. Sezon ogórkowy, którego najważniejszym punktem były Mistrzostwa Świata w Lotach na Vickersundbacken, mógł być przełomowy. O ile pierwsza połowa sezonu to było znowu takie skakanie, uśredniając na przełom drugiej i trzeciej dziesiątki, to od ewidentnie lubianego przez Preutza zakopanego coś jakby przeskoczyło. Tam był 4 i 6, później w sap dołożył siódmą lokatę, a do top 10 wchodził także w Predatco, Willingen i Oberstdorfie. Mówimy tutaj oczywiście o skoczni do lotów. Jeden dzień po zmaganiach indywidualnych przyszedł czas na drużynówkę, czyli finał cyklu Team Tour. Tam Słoweniec oddał niesamowity lot na 225,5 metra, jednak niestety nie zdołał tej próby ustać, wskutek czego złamał obojczyk. Pero stracił najważniejszą imprezę sezonu, jak i całą resztę zimy. Ostatecznie i tak zdążył zebrać 400 punktów do klasyfikacji, ale co najważniejsze, myślę, Myślę, że pierwszy raz faktycznie zaczął być postrzegany jako pełnoprawny członek światowej czołówki. No to czwarte miejsce w Zakopanem było jego pierwszym konkursem zakończonym w top 10 w karierze, ale widać było, jak nabiera tej pewności i tak naprawdę rozkręca się z konkursu na konkurs. Kolejny sezon to oczywiście sezon, którego momentem docelowym były Mistrzostwa Świata w Predatco. I tutaj po raz pierwszy już od samego początku prezentował wysoki poziom. On w poprzednich latach raczej odpalał się przede wszystkim w trakcie drugiej połowy sezonu, no i w sumie tym razem też ta druga połowa była lepsza, ale weekend inauguracyjny sprawił, że Peter Preutz po raz pierwszy w karierze, Plasował się w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Większość tego sezonu to była taka przeplatanka konkursów zakończonych wysoko w dziesiątce, nieraz nawet w top 5, z tymi znacznie mniej udanymi. Turniej czterech skoczni, na który jechał już jako jedenasty skoczek generalki, bo po drodze dołożył tylko jedno szóste miejsce, tak to do czołówki nie wskakiwał, zakończył na ósmej pozycji, zajmując miejsca osiemnaste, dziesiąte, piąte i piętnaste. Po turnieju nadeszła Wisła i Zakopane, ale tam Słoweniec znowu nie czarował. Był 26 i 11, natomiast w trakcie konkursów rozgrywanych w Sapporo, Wickersund, Harachowie, Klingenthal i Oberstdorfie do dziesiątki wskakiwał w sumie pięciokrotnie, plasując się na dziewiątej pozycji w Sapporo, piątej na norweskim oraz czeskim Mamucie, siódmej w Klingenthal i czwartej na skoczni imienia Heiniego Klopfera. Nic więc dziwnego, że mimo nieposiadania jeszcze w swoim dorobku miejsca na podium, Peter ruszał w kierunku Włoch jako jeden z faworytów. Sytuacja odrobinę zmieniła się po seriach treningowych. Tam, co tu dużo mówić, 20 -latek nie brylowy. Żadnej z serii nie zakończył w czołowej dziesiątce, no i wydawało się, że może po prostu większy obiekt to jest to, czego bohater odcinka potrzebuje, aby liczyć się w walce o najwyższe cele. Pierwsza seria przypomniała jednak, że do treningów zawsze należy podchodzić z pewnym dystansem. 102,5 metra, piąte miejsce na półmetku i niewiele, bo 1,7 punktu straty do strefy medalowej. Drugi skok dał nadzieję, że to naprawdę może się zakończyć wielkim sukcesem. 98,5 metra, nieco ponad półtora punktu przewagi nad Freundem, no i patrzymy, co zrobią inni. Richard Freitag. Jego zaliczka na półmetku była minimalna i nie dał rady. 97,5 metra, więc spada jeszcze za plecy Severina Freunda. Kolejny Gregor Schlierenzauer, ale on wytrzymał presję. 97,5 metra i wyraźne prowadzenie. Kolejny na belce melduje się Kamil Stoch i niestety dla nas... To właśnie on wpuścił Petera Prełca na pudło. Nasz zawodnik lądował na 97 metrze, spadając na siódme miejsce, a na górze został już tylko Anders Bardal, który przypieczętował zwycięstwo w tych zawodach. Tym, co interesuje nas w tej chwili najbardziej, jest jednak trzecie miejsce Petera Prełca. No pierwsze podium w karierze akurat na tak ważnej imprezie, to musi być coś absolutnie wyjątkowego. Co by nie mówić, trafił z formą idealnie. Następne były miksty, w których jednak Słoweńcy nie odegrali znaczącej roli, a 28 lutego konkurs. Indywidualny na skoczni dłużej. Po pierwszej serii w walkę o medale wplątało się tak naprawdę pięciu zawodników. Piąty był Richard Freitag, który lądował na 129 metrze. O 40 punktu wyprzedzał go Wolfgang Loitzl, którego ostatnie podium to historia sprzed ponad dwóch lat, no ale tutaj miał idealną okazję, żeby się przełamać. Lepszą, o zaledwie 30, od Austriaka notę uzyskał Anders Jakobsen. No to akurat absolutnie czołowa postać tej zimy. Natomiast Peter Preutz plasował się na drugim miejscu po skoku na 130,5 metra i jego zaliczka, była już odrobinę większa. On przodował nad doświadczonym Norwegiem z przewagą wynoszącą 1,4, natomiast liderem był Kamil Stoch. On po tym niepowodzeniu na skoczni normalnej tutaj nie pozostawił wątpliwości, że zamierza zgarnąć pełną pulę. Sam skok, metr dłuższy od Prełca, ale i ponad 5 punktów przewagi. Po drugiej rundzie do piątki wskoczył Jan Matura, natomiast najlepsza czwórka utrzymała swoje pozycje. Peter Prełc wylądował na 130 metrze i 50 centymetrze, atakując prowadzącego Stocha, no ale tym razem Polak wytrzymał. 130 metrów i to on został indywidualnym mistrzem świata. Jeśli chodzi o drużynówkę, to Prełc wyglądał tam wybornie, no ale ani Jaka Chwala, ani Juri Tepesz zdecydowanie nie trafili na swój dobry dzień. Po powrocie, Peter nie zamienił się w jakiegoś dominatora. Miejsca kolejno 18, 13, 6 i 15. Natomiast niewątpliwie wyjątkowy był dla niego weekend w Planicy, bo tam znów odezwał się ten jego gen lotnika, dzięki czemu zdołał dwukrotnie stanąć na podium. Jeszcze co prawda nie wygrał, ale był drugi i trzeci. Łącznie 744 punkty i siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Przed sezonem olimpijskim Peter Preutz na spokojnie mógł być już postrzegany jako jeden z głównych kandydatów do zgarnięcia kryształowej kuli. Jednak początek zimy, co tu dużo mówić, mocno przeciętny. Do turnieju czterech skoczni Słoweniec tylko raz wszedł do najlepszej dziesiątki, był ósmy w Engelbergu, natomiast zabawa zaczęła się od czteroskoczniowej imprezy. Pierwsze pudło przyszło w Oberstdorfie, tam był trzeci, natomiast od Bischofshofen tak naprawdę mało kiedy w ogóle z niego schodził. Od tego momentu zaczęła się pogoń za kryształową kulą. Najpierw dwa drugie miejsca, później w Bad Mitterndorf przyszedł wreszcie czas na pierwsze zwycięstwo w karierze. To też wielki moment. Latał tego dnia 186 i 198 metrów, wyprzedzając nieznacznie drugiego Schlierenzawera i trzeciego Kasajego, który odebrał mu triumf dzień wcześniej. Polskie konkursy to miejsca piąte i drugie, natomiast od Sapporo, gdzie Preutz znowu wygrał, bohater odcinka przejął żółtą koszulkę lidera Pucharu Świat. Świata. Na zajutrz dołożył drugie miejsce, natomiast wspomniany plastron stracił już Winningen, choć tylko na chwilę, bo Falun go odzyskał, ale to też jedynie tymczasowo, ponieważ w Lachty się z nim pożegnał i choć po drodze zaliczył jeszcze dwa podia, w tym zwycięstwo w finale na bloutkowej Welikance, zakończył sezon na miejscu drugim. Tej zimy najważniejsze były jednak igrzyska w Soczi, impreza czterolecia, marzenie każdego sportowca i choć za faworyta numer jeden uchodził raczej Kamil Stoch, to Peter też udowodnił, że stać go tutaj na walkę o najwyższe laury. Na skoczni normalnej jednak sprawę tak naprawdę już po pierwszej serii załatwił reprezentant Polski. 105,5 metra, ponad 6 punktów przewagi, no perfekcyjnie trafił z formą nasz zawodnik. Drugi był Anders Bardal, 101,5 metra, natomiast trzeci Pero Preuck, który do Norwega tracił punkt. W drugiej serii zaatakował, skoczył 99 metrów, pewnie objął prowadzenie, łyknął nawet norweskiego weterana, no ale na orła z zębu tego dnia zwyczajnie nie było mocnych. Srebrny medal to jednak wielki sukces. Kolejny już zresztą, który dopisał sobie do dorobku 21-letni zawodnik. No dobra, srebro smakuje cudownie, ale nie ma co ukrywać. Młody Słoweniec na pewno miał apetyt na więcej i duża skocznia wydawała się być dobrym polem do tego, by sprawić sobie absolutnie największy sukces w dotychczasowej karierze. Tutaj jednak znów by się wydawało, że sprawę załatwiła pierwsza seria. 135 metrów dawało czwarte miejsce na półmetku, no ale z wyraźną stratą zarówno do prowadzenia, ponad 9 punktów, jak i w ogóle do podium. Tutaj zabrakło. Punktów ponad 6. W drugiej serii było 131 metrów. Wystarczyło to na Froinda, więc Preutz znów mógł świętować sukces. No ale jednak tego dnia brylowali przede wszystkim Kamil Stoch i Noriaki Kasai. W ostateczności złoto ponownie zgarnął Polak. Peter najwyższą notę uzyskał w drużynówce, no ale wówczas przede wszystkim pierwszą próbę zawalił Robert Kraniec i skończyło się na piątym miejscu. 2014 rok był wyjątkowo bogaty w ważne imprezy, bo oprócz igrzysk odbyły się też ostatnie międzynarodowe Zawody na Czertaków w Harachowie, czyli Mistrzostwa Świata w Lotach. Ich data przypadła na połowę marca, a więc tuż przed planicą, a w norweskich zawodach poprzedzających tę imprezę WOSLO i Lillehammer Pero wypadł, lekko mówiąc, przeciętnie. Loty to są jednak loty, i choć przed tym konkursem na głównego faworyta wyrósł, będący w absolutnie życiowej formie Severin Freund, to po pierwszej serii najwyższą notą legitymował się młody Słoweniec. Podopieczny Gorana Jonusa zaleciał na 200 metr, prowadząc o punkt przed wcześniej wspomnianym Freundem. Po serii drugiej, jak się okazało decydującej, bo wiatr nie pozwolił na rozegranie ani drużynówki, ani trzeciej rundy, Preutz musiał jednak uznać wyższość Niemca. Sam skoczył 183 metry, przegrał jeszcze z Anderszem Bardalem i gdyby wylądował metr bliżej, no to na pudło jego kosztem wskoczyłby Noriaki Kasai. Do zimy 2014-15 Pero podchodził już jako mistrz. Ktoś, kto nie tylko aspiruje do bycia wielką gwiazdą, ale i jest indywidualnym medalistą trzech najważniejszych imprez. Podejrzewam, że Kamil Stoch, który odebrał mu Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie i Kryształową Kulę, śnił mu się po nocach. No ale tym razem z powodu urazu Polak rozpoczął sezon pod koniec grudnia, więc może to jakaś szansa dla Słoweńca. Kamil rzeczywiście nie liczył się w boju o kryształową kulę natomiast Peter, tak jak przed rokiem rozpoczął sezon w średnim stylu, to teraz tak naprawdę całą zimę przeskakał na podobnym poziomie. Trudno mówić tu o jakiejś dominacji, ale to była forma pozwalająca na to, by raz na jakiś czas wskoczyć na podium, a nawet wygrać. Do turnieju czterech skoczni na podium zagościł raz, w Lillehammer, gdzie zajął drugie miejsce. Natomiast oprócz drugiego konkursu w Engelbergu cały czas trzymał się czołowej dziesiątki. Na kolejne podia przyszedł czas w trakcie niemiecko-austriackiego cyklu. W Oberstdorfie i Garmisz był trzeci, i trzeci był również w klasyfikacji całego turnieju. Myślę, że jako kolejny etap sezonu możemy uznać okres od zawodów na Kulm do Wikersund, które poprzedzało najważniejszą imprezę sezonu. Tutaj widzimy, że Pero ewidentnie nabierał tempa. Na nowo przebudowanej skoczni w Bad Mitterndorf po pierwszej serii był trzeci, jednak mimo wszystko dość nieoczekiwanie miejsce na podium zabrał mu Juri Tepesz, który przeprowadził niezwykle efektowną szarżę z szóstego miejsca. Wylądował na 231 metrze. No a warto podkreślić, że on dotychczas tej zimy wywalczył zaledwie 17 punktów i miewał ogromne problemy z tym, by plasować się w 30. No to był jednak wybitny lotnik, może nawet ciut niedoceniany, za to Pero poleciał na 193 metr i musiał zadowolić się miejscem czwartym. Tak sobie patrzę na tabelkę i ktoś w ogóle pamiętał, że wówczas swój epizod w zawodach najwyższej rangi miał ktoś taki jak Daniel Wenik? Jako kolejne przyszły polskie konkursy w Wiśle i Zakopanem. Tam Pero był drugi i czwarty, umocnił się odrobinę, choć to naprawdę tylko od drobinkę na trzecim miejscu w generalce, natomiast po Sapporo, gdzie wreszcie udało mu się wygrać, dokładając jeszcze do tego trzecią pozycję, przeskoczył jeszcze niedawno lidera Pucharu Świata Michaela Hajbeka i przed nim widniało już tylko nazwisko Stefana Krafta. Niemieckie konkursy w Willingen i Neustadt to kolejno drugie, czwarte, trzecie i siódme miejsca bohatera dzisiejszego filmu. Natomiast podczas tych konkursów przypomniał o sobie Severin Freund, który weekend w Japonii całkowicie odpuścił. Niemiec znów jakby wszedł w tryb dominatora. Raz był trzeci, dwukrotnie wielokrotnie wygrał, a na koniec został zdyskwalifikowany, co pozbawiło go niezwykle ważnych punktów i sprawiło, że Pero, przynajmniej póki co, mógł spać spokojnie, bo trzeci kołdelka i placujący się tuż za jego plecami Freund tracili do niego w przybliżeniu 130 oczek. Przed czempionatem Falun zostały już tylko loty na Vickersundbacken. Sam weekend był, powiedzmy, specyficzny. Na starcie pojawiło się kilka niemal anonimowych nazwisk, jak Milo Kadlec, a zmagania były połączeniem okropnego klepania buli z niesamowitymi popisami. Do nich niewątpliwie zalicza się lot Petera Prełca z drugiej serii pierwszego konkursu, który zapewnił mu zresztą zwycięstwo i prowadzenie w klasyfikacji generalnej. 250 metrów nowy rekord świata, poprzedni, który przed czterema laty ustanowił Johan Remen Evensen, wreszcie został pobity, a prełc to pierwszy człowiek, który przeleciał na nartach ćwierć kilometra. Rekord co prawda wytrzymał zaledwie jeden dzień, w niedzielę o półtora metra wyśrubował go Anders Fanemel. Natomiast co istotne, Słoweniec jechał do Falun jako lider pucharu świata. To na pewno budujące. Same mistrzostwa okazały się jednak jednym wielkim rozczarowaniem. Na skoczni normalnej sensację sprawił Rune Weltak, który tego dnia był najlepszy, natomiast Peter po zepsutym drugim skoku uplasował się dopiero na 13 pozycji. Na skoczni dużej co prawda było lepiej, no ale nie na tyle dobrze, by wyskakać sobie wymarzony krążek. Tym razem triumfował Freund, a Preutz przegrał z trzecim Weltą o 1,1 ,1 punktu. Po drużynie złożonej z m.in. Neicza Dżmana i Jerneja Damiana trudno było oczekiwać cudów, no i Słoweńcy rzeczywiście nie porwali publiczności. Szóste miejsce. Po Falun przenieśliśmy się do mroźnej Finlandii i tej depresyjnej skoczni w Lachti, a także Kłopio, za którym przyznam, odrobinę tęsknię. W Lachti jeszcze było jakoś czwarte miejsce, natomiast po zmaganiach na skoczni Puyo Słoweniec spadł w klasyfikacji na trzecie miejsce. Prowadził kraft, a drugi był zwycięski tego dnia Freund. Konkursy w Trondheim i Oslo były były dla bohatera dzisiejszego filmu świetne ale jeszcze lepsze dla Niemca, przez co ten do planicy jechał jako lider Pucharu Świata z blisko 100 punktową przewagą. Tam role się odwróciły. Pierwszy konkurs wygrał Peter Preutz, natomiast drugi Juri Tepesz, i jak się później okazało, Tepesz zabrał w ten sposób swojemu koledze kryształową kulę. Co prawda Peter skończył zimę z identyczną liczbą punktów co Severin, jednak to Niemiec więcej razy zwyciężał, przez co kula wpadła w jego ręce. Takie zasady, choć ja osobiście sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłoby wręczenie nagrody obydwu Zawodnikom. W tym momencie trudno nie odnieść wrażenia, że o ile ostatnie lata w wykonaniu 22-latka były piękne, to i równie pechowe. Najpierw biedaka prześladował Stoch, który tak jak wcześniej powiedziałem, odebrał mu złoto dwóch najważniejszych imprez i jeszcze kryształową kulę. A potem to samo, z tym że bez Igrzysk Olimpijskich uczynił Severin Freund po niezwykle zaciętej i emocjonującej walce. Szkoda, ale przynajmniej częściowo, pewnie też na tej sportowej złości, chłopak to sobie odkuł. Sezonu 2015-16 nie ma nawet sensu dzielić na poszczególne sekwencje. No to była miazga, kompletna dominacja, jedna z największych w historii. 15 wygranych konkursów, co do dziś stanowi rekord zwycięstw w trakcie jednego sezonu. Słoweniec w sumie tylko trzykrotnie wypadał poza czołową piątkę. Do tego w absolutnie kapitalnym stylu zgarnął turniej czterech skoczni, jak i po niezwykle zaciętej walce z Kenetem Gagnesem złoto mistrzostw świata w lotach. No teraz wspominam to dobrze. Sam Prełc jest zawodnikiem, do którego czuję ogromną sympatię, ale pamiętam jak mnie to wtedy frustrowało. Nie to, że Polakom nie idzie, to jeszcze w ciemno można było stawiać kto wygra, jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. W sumie do teraz wolę sezony z nutką rywalizacji od tych zdominowanych przez jednego zawodnika. Mówiąc do was, odczuwam taką ulgę, że Pero zdążył pokazać się z tej strony, przełamał tę łatkę wiecznie drugiego i uwolnił pełnię swojego potencjału. Kolejna zima rozpoczęła się podobnie. Po pierwszej serii prowadził Słoweniec i już miałem w Głowie, że, oho, no fascynujący sezon się zapowiada. Jednak w serii drugiej stało się coś, co być może było jedną z przyczyn zepsucia tego zawodnika. Peter poleciał pięknie, poleciał daleko, ale się przewrócił. Przez to ostatecznie zawody wygrał jego brat Domen, a bohater filmu zamknął podium. I od tego momentu potencjał tego wielkiego zawodnika gdzieś nam zaginął. Nazajutrz był siódmy, natomiast później do końca turnieju trzech skoczni do dziesiątki wskoczył tylko dwa razy, po drodze zaliczając chociażby słabiutki weekend w Engelbergu. Pero odrodził się w drugiej połowie zimy, gdzie na nowo zadomowił się w czołowej dziesiątce, a raz w Sapporo nawet wygrał, dzięki czemu zajął dziewiątą pozycję w klasyfikacji generalnej, jednak kolejne dwa sezony były znacznie trudniejsze niż moglibyśmy się spodziewać. Zima 17-18 to skakanie średnio na drugą dziesiątkę, z jednym przebłyskiem do podium, w Zakopane był trzeci, ale 416 punktów i 15 miejsce w generalce szał nie robiło. Przygotowania do kolejnego sezonu storpedowały Słoweńcowi problemy z kostką. To sprawiło, że choć ponownie w marcu wrócił do przyzwoitej formy i zaznaczył nawet swoją obecność miejscem na podium, no to w ostateczności jego dorobek z tego sezonu ledwo zapewnił mu występ w finałowym konkursie na letalnicy. Sezon 19-20 można uznać za powrót do czołówki. To może nie była forma nawiązująca do tej z 2016 roku, no ale Pero mimo kilku wpadek dość konsekwentnie trzymał się tej pierwszej dziesiątki. Pod koniec w Lillehammer Wrócił nawet na najwyższy stopień podium, i dzięki temu po raz pierwszy od 2017 roku zakończył zimę w top 10, na ósmej lokacie konkretnie. Kolejne lata sprawiły jednak, że ten 2020 rok przestał być postrzegany jako odrodzenie, a bardziej taki łabędzi śpiew. W trakcie cyklu 2021 Pero ani razu nie wskoczył do czołowej dziesiątki, no więc niestety, choć przecież dalej był dość młody, przekształcił się z wielkiej gwiazdy w przygaszonego i zagubionego średniaka. Wtedy też Pero zaliczył nawet weekend w pucharze kontynentu. W Zakopanem, gdzie wcale nie brylował, nie stawał na podium, no więc ciężki to był okres. Skończyło się ostatecznie na 230 punktach, no i jakiegoś rodzaju przełamaniem był sezon olimpijski, bo w Planicy zdołał wrócić na podium, zajmując drugie i trzecie miejsce, ale tak całościowo też trudno mówić o tym okresie jako o powrocie do wielkiego skakania. No i wydaje mi się, że spojrzenie na sam dorobek punktowy znowu odrobinę podsumowuje sprawę. Oczywiście 460 punktów to wynik solidny, ale nic ponadto, zwłaszcza dla skoczka o tak wielkich osiągnięciach i tak naprawdę statusie żywej legendy. Był jednak jeden moment, który mógł niemal całkowicie wywrócić moją narrację i postrzeganie tej zimy, a mianowicie Igrzyska w Pekinie. Okazało się, że mimo, jak już wcześniej wspomniałem, tylko solidnej formy w Pucharze Świata, Pero na tę najważniejszą imprezę czterolecia przygotował wyśmienitą dyspozycję i po pierwszej serii zmagań na skoczni normalnej okupował drugą pozycję z dość wyraźną, ponad dwumetrową przewagą nad czwartym klimowem. Druga runda przyniosła jednak niespełna na 100-metrową odległość i spadek na czwartą pozycję. Peter na tym samym miejscu zakończył mistrzostwa świata w lotach Wikersund, jednak tam te różnice punktowe były już ogromne, a w pierwszym wymienionym przypadku Petera i trzeciego Dawida Kubackiego dzieliło zaledwie pół punktu. Mimo wszystko wydawało się, że to może być dobry moment, aby zrobić krok do przodu. Niewątpliwie Peter udowodnił przede wszystkim samemu sobie, że dalej stać go na walkę o najwyższe cele, jednak rzeczywistość kolejny raz zweryfikowała te aspiracje w dość brutalny sposób. Oprócz dwóch wyskoków do najlepszej dziesiątki, totalna przeciętność. Nieraz walka o to, żeby w ogóle awansować do drugiej serii. Jakby mało było tych ciężarów, 30-latek zakończył sezon w najgorszy możliwy sposób. Podczas jednego z treningów przed konkursem Mistrzostw Świata na bloutkowej welikance Pero zaliczył groźny upadek. Doznał wstrząśnienia mózgu i następna okazja, aby zobaczyć go na skoczni, to letnie Grand Prix 2023. W drugiej połowie września przenieśliśmy się do rumuńskiego Rasznowa i to właśnie tam, przy absolutnie beznadziejnej obsadzie, wielki powrót zaliczył Peter Preutz. Obraz tego, w jakiej dyspozycji znajdował się wówczas doświadczony Słoweniec, był wręcz przerażający. Ja przypomnę, że mówimy o zawodach, gdzie na podium stawali tacy zawodnicy jak Remo Imhoff czy Fatih Pcioglu, a miejsca w piątce wywalczyli sobie Casey Larson i Mark Hafnar. Peter zakończył weekend bez żadnych punktów, przegrywając po drodze między innymi z Jarkiem Krzakiem, Goya Mamoto, Danielem Kaciną czy Muhammadem Ali Bedirem. Trochę lepiej było w Hintzenbach, gdzie już przy poważniejszym obsadzeniu listy startowej, Peter z był jeden punkt i 30 był też w Klingental. No nie napawało to optymizmem, choć pewne przebłyski niezłego skakania były już w tym październiku zauważalne. Nikt chyba jednak nie spodziewał się tak dobrego początku, jaki zaserwował nam słoweński mistrz. Wróce był 13 i 6, dzięki czemu on po tym weekendzie był członkiem tej elity zwanej czołową dziesiątką klasyfikacji generalnej. Oczywiście na tym etapie naprawdę najróżniejsze nazwiska potrafiły wskakiwać do tego grona, no ale w dalszym etapie zimy Preutz potwierdził, że to nie jest przypadek, Generalnie do Sapporo prezentował taką formę przełomu pierwszej i drugiej dziesiątki. Do wspomnianego przeze mnie weekendu najlepszą dziesiątkę odwiedzał jeszcze pięć razy, w wiśle zajmując nawet piąte miejsce. Mistrzostwa na Kulm zakończył w trzeciej dziesiątce, ale znacznie lepszy występ zaliczył w drużynie, gdzie wraz z kolegami zgarnął złoto, będąc najmocniejszym punktem zespołu. Natomiast od zmagań w Japonii coś niewątpliwie się zmieniło. 6 lutego gruchnęła informacja, że Peter Preutz po aktualnie trwającym sezonie zakończy sportową karierę. W świecie skoków wywołało to oczywiście ogromne poruszenie, no niezależnie od trudności, które spotykały tego zawodnika w ostatnich latach, to jest człowiek, na którym wychowałem się ja i istnieje duża szansa, że ty również. Od teraz każdym występem tej wybitnej postaci delektowaliśmy się jak ulubioną potrawą, a gdyby skoki Petera po ogłoszeniu tej decyzji faktycznie były potrawą, no to bez grama przesady, bez koloryzowania rzeczywistości i kierowania się nostalgią, byłyby tą ulubioną. Powiedziałem o pewnej zmianie. Nie chodziło mi tutaj wyłącznie o te informacje. Miałem też na myśli sportową dyspozycję, choć właściwie to jeszcze na okurajamie. Ta zmiana zaprezentowana została dość subtelnie. To znaczy, mówimy tu o miejscu 9 i 8, ale następna w kolejce czekała skocznia imienia Heiniego Klopfera w Oberstdorfie i tam wydarzyło się coś, co jakby przeniosło nas o kilka lat wstecz. Peter Preutz liderem po pierwszej serii, 235 metra, 40 punktów przewagi nad Zajcem i wielka szansa na to, by przed odwieszeniem nart na kołek jeszcze jeszcze jeden raz zasmakować zwycięstwa. To się jednak nie udało, ale drugie miejsce to i tak ogromny sukces. Co najlepsze, okazało się, że to wcale nie był jednorazowy wyskok. Peter Preutz po prostu osiągnął najlepszą formę od pamiętnego sezonu 2015-16. Niedzielny konkurs w Oberstdorfie to kolejna druga lokata, a Lachti Najpierw pozycja 14, a później znów druga. No tutaj, choć znowu przypomina nam się twarz nie tylko fantastycznego zawodnika, ale i zawodnika wiecznie drugiego, coraz odważniej marzyliśmy o tym, by podopieczny Roberta Hrgoty wygrał w trakcie swojego ostatniego weekendu, przed własną publicznością. No to byłaby niesamowita historia, a turniej rower nie śmiał nas z tego nastroju wybijać. Tam wpadło kolejne drugie miejsce, na normalnej skoczni w Trondheim, no i nadeszła wreszcie planica. Treningi może nie były nie wiadomo jak porywające, ale pierwsza seria to 237,5 metra. Najdłuższy lot i druga pozycja z niespełna 4,5 punktową stratą do Daniela Hubera. Choć było pięknie, to niewątpliwie pachniało kolejnym drugim miejscem. Ale co stało się w drugiej serii? Przy panującym wówczas niskim poziomie zmagań 231 metrów naprawdę wyglądało jak atak na zwycięstwo. Dotychczas najdalej w finałowej rundzie zaleciał Forfang i to był lot 5 metrów krótszy. No ale odstawmy nam życzenia. Po rozbiegu zjeżdża Daniel Huber i Austriak jak zwykle Głęboko wychyla się w nartach, jak zwykle w ostatnich tygodniach frunie nienagannie stylowo, ale ląduje po prostu za blisko. 224 metry nie było wystarczającą odpowiedzią na te szarży Słoweńca i w ten sposób Peter Preutz w trakcie swojego ostatniego weekendu w karierze przed własną publicznością wrócił na najwyższy stopień podium po czterech latach. Niesamowita historia, która potoczyła się w sposób niemal idealny, wymarzony, ale na takie pożegnanie postać takiego pokroju po prostu zasługuje. Chciałoby się rozpływać nad tym dniem jak najdłużej, no ale pozwolę sobie przejść już do konkursu drużynowego, a tam Słoweńcy po upadku Timiego Zajca zajęli drugie miejsce, natomiast Pero po lądowaniu na 223 m i 50 centymetrze uzyskał trzecią notę. Konkurs finałowy to już był koncert Daniela Hubera. Tam Austriak był absolutnie poza zasięgiem. Tak jakby na przyszedł ktoś z innej planety 247 i 242,5 metra, przez co jego przewaga nad drugim domenem prełcem wyniosła 43 punkty. Podium uzupełnił Aleksander zniszczał, a Peter Prełc zwieńczył swoją piękną i jakże bogatą karierę lotami na 233,5 oraz 226,5 metra, co złożyło się na szóstą pozycję. Ostateczny dorobek bohatera filmu z sezonu 2030. 2023-2024 wyniósł 1071 punktów i zagwarantował rewelacyjne piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Bez wątpienia jedno z najpiękniejszych pożegnań ze sportem w całej historii naszej ukochanej dyscypliny. Na koniec kilka statystyk. Peter Preutz w trakcie swojej kariery zaliczył 62 podia, z czego 24-krotnie udało mu się wygrać. W skład jego najważniejszych indywidualnych trofeów wchodzi kryształowa kula, złoty orzeł za triumf w czteroskoczniowym turnieju, złoty i brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach, srebro i brąz Mistrzostw Świata, a także srebrny i brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Słoweniec posiada też w gablotce aż trzy małe kryształowe kule i już nie w gablotce, ale z pewnością na kartach historii zapisał się też tym wspaniałym lotem z v kiedy to jako pierwszy doleciał na nartach do granicy 250 metrów. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Oczywiście zachęcam do zostawienia opinii dotyczącej tego materiału. Jeśli chcesz, to możesz też odwiedzić resztę podnartowych socjali, tymczasem ja się z wami żegnam. Poczujcie moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu.